bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Reakcje, czyli inne. Dzisiaj jest z nami Wiktoria. I to ona będzie dzisiaj reagować na zdjęcia, które pokażemy. Po samym tytule odcinka można już się dowiedzieć, jakie to będą zdjęcia, czyli najpiękniejsze zdjęcia na świecie. I też to będzie natura, miejsca, a może wodospady, morza, wyspy, zieleń. Bardzo dużo zieleni. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli film się spodoba. Przy subskrypcji nie zapomnijcie dodać dzwoneczka, jeśli on jest nadal szary. Zaznaczcie, żeby był wypełniony i żeby było zaznaczone wszystko. Jak już to zrobiłeś, pamiętaj, żeby zaobserwować na Instagramie i wtedy możesz zacząć oglądać. Tematem dzisiejszego odcinka będą piękne zdjęcia. Piękne, naprawdę można je podziwiać, podziwiać i podziwiać. Będą to prawdziwe miejsca na świecie, może czasami w Europie, może czasami gdzie indziej. Ale będą to na pewno prawdziwe zdjęcia, nie będą malowane. Jednak będzie tam bardzo dużo zieleni, więc jak ktoś nie lubi koloru zielonego, nie polecam oglądania. Dobrze, to może za chwilę przejdźmy do pierwszego zdjęcia. No to tak, przechodzimy do pierwszego zdjęcia. No już widzę, że jest bardzo ładne. Wodospadów dużo, po środku jakaś wysepka. No, no co o tym sądzisz, Wiktoria? Wow. No bo... Fajne. Jest niebieskie morze. Morze. Takie... No... Powiem tak, bardzo widowiskowe. Ale zauważ, że tutaj jak masz wodę, nie? To po środku tej wody jest zieleń. Tutaj też tak samo, a tutaj można po prawej stronie obrazka można dostrzec mostek. O, no ładny jest mostek. Jeszcze najlepsze co jest, to jest zachód słońca, więc jak ktoś lubi zachody słońca, polecam oglądanie. Bo będzie ich dużo bardzo. Ale w tym zdjęciu, co mnie zadziwia, jest to, że ta zieleń jest pośrodku jakby wody. Wodospad gdzieś sobie spływa na dół, a ta zieleń jest po prostu osadzona na środku. Przejdźmy się do Turcji. Na tym zdjęciu tutaj macie obecnie Pamukkale. Już niestety bardzo tutaj są jeszcze ładne, ale obecnie są już zniszczone, są pisane na listę UNESCO. Ale no, znowu zachód słońca. Nadaje to dobry urok, nie? No powiem, że to jest bardzo piękne zdjęcie, podoba mi się. Tylko jakby pokazali całe Pamukkale, to by było jeszcze lepsze, ale no powiedz. No, ładne czy nieładne? Błyszczą. No i to jest właśnie ładne. No błyszczą. Odbija się, nie? Po tafli wody wapiennej. Ten zachód słońca się odbija. No tak, błyszczy się też. Tam w oddali widać zieleń znowu. Ale jako zdjęcie oceniam bardzo ładnie, a ty? Od 1 do 10. 10. 10. Też tak myślę, wy możecie pisać swoje oceny w komentarzach. Jakby dostosowane do zdjęcia, czyli numerek zdjęcia. I piszecie na przykład ocena 7 na 10, ocena 2 na 10, ocena 0 na 10, ocena 10 na 10. W kolejnym zdjęciu zaczynamy bardzo ostro. Jak widzicie, mamy tutaj wyspę. Wyspę. No taką koczowniczą może trochę. Bo są jakieś domki małe, mostek jakiś. No ktoś tam musi ewidentnie mieszkać. Ale to, co myślę najbardziej przykuwa uwagę mnie i Wiktorii, jest co? No, chyba... Woda. Woda, kolor morza, to na pewno. Jest tak piękna ta woda, jest tak przezroczysta, jakby w basenach, nie? No. Ale poza tym, ogólnie zdjęcie jest bardzo ładnie zrobione, bardzo dobrej jakości. I myślę, że jakby popatrzeć na to, to aż się chce tam jechać i leżeć na plaży i czekać, bo chyba w tym roku jednak nigdzie nie pojedziemy, bo granice dalej zamknięte. To można chociaż na takie zdjęcia popatrzeć. Kolejne zdjęcie jest jeszcze lepsze. Jak widzimy, tutaj co można dostrzec? No są góry, tak? No i ale zieleń. Zieleni dużo, ale ten kolor morza już nie jest jak na tamtym zdjęciu, nie wiem dlaczego. Pewnie przez to, że jest tak inna struktura piasku, ale zobaczmy. Mamy na przykład tutaj taką półwysep. Więc ten półwysep ma dookoła siebie, co? Co to jest? Piasek i kamienie. Kamienie, ale dookoła tego półwyspu, tutaj, to są chyba jakieś domy? Domy, tutaj jest pewnie jakaś rafa koralowa? No. Tak,
koralowa, tak. Dobrze, a tam w oddali widać jakieś góry większe i jak można zauważyć, w tym zdjęciu mi się najbardziej podoba, myślę, ta cała wyspa. A tobie? Też. Też wyspa? No, jest ładna. Jest ładna. No tak, jak patrzę na to zdjęcie, to ja oceniam je 9 na 10. Wy oczywiście piszcie w komentarzu. Ktoś, komu kto napisze, oczywiście przypinam serduszko. Dobra, kolejne zdjęcie jest już naprawdę coś pięknego, coś pięknego. Widzicie je właśnie na ekranie. Te zdjęcia będą w różnych miejscach, ale spokojnie będę się starał umieszczać je tutaj. Właśnie je widzicie. Można popatrzeć, że to są zwykłe palmy i zachód słońca, ale jakby się dokładnie przyjrzeć, widzimy wodę. Nie wiem, czy komuś się udają dotrzeć, jeśli tak, proszę pisać w komentarzach. Ale można dostrzec wodę. Nie wiem, gdzie to jest, bo trudno po samych palmach rozpoznać, ale zachód słońca z tymi palmami jest zawsze piękny. Często przedstawiają krajobrazy właśnie w taki sposób, ale... No co o tym sądzisz, Wiktoria? Woda. Woda. Co tutaj? Woda ma... woda koptę różową. Różowa, tak. Przez zachód słońca. Właśnie my to tego nie dostrzegłem. Dostrzegłem, że sam zachód słońca, ale nie, że woda jest różowa. Ale faktycznie, jak się przyjrzeć, to tak. I to zdjęcie jest bardzo ładne. Ja muszę je ocenić na pełen komplet punktów 10 na 10. A ty? 9 na 10. 9 na 10. Na to zdjęcie, które pewnie teraz już patrzycie, was zadziwia. Dlaczego? Zieleń, 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 zieleń. A po środku co? Rzeczka. Rzeczka, jeziorko, wodospady. Proszę bardzo. Jak to można stworzyć, żeby natura robiła takie cudowne rzeczy? Jak wyobraźcie sobie, jesteście sobie właśnie na takich wakacjach. Pomiędzy wami są dwie wielgaśne góry, gdzie jest zielono, a wy się kąpiecie w tej cudownej, turkusowej wodzie. Fajnie to? No. Może kiedyś tam pojadę. Ale bez waszej pomocy to się nie uda, bo bez subskrypcji nic nie zrobimy. Tutaj to, o czym mówiłem. Macie teraz zdjęcie tutaj znowu. Ponownie Pamukkale. To, o czym mówiłem, czyli chciałem, żeby było zdjęcie z... i pokazanym ich większa ilość. Choć one już są wyłączone jakby z użytku, bo są już niestety poniszczone. Ale tutaj można dopiero dostrzec, jak to naprawdę fajnie wygląda. To są naprawdę super baseny, tam jest ciepła woda i naprawdę się można kąpać. Byłaś tam kiedyś? Nie. Nie byłaś. Ale ja byłem i wiem, jak tam jest. Jest cudownie. No i co powiesz jeszcze o tym zdjęciu? No bo to zdjęcie ma dużo piasku. No właśnie. To się komponuje. No właśnie, to nie jest piasek. Jak? To jest wapień. To jest wapień. Właśnie chciałem, żebyś to powiedziała, bo to jest wapień, a nie piasek. Piasek jest żółty, a to jest białe, ale to nie świadczy o tym, że to jest wapień, tylko po prostu trzeba tam być, zobaczyć, a jak wchodzimy do basenu, to jakbyśmy byli w mące. Patrzycie? Można na niedługo patrzeć. No i patrzcie. Tutaj jest tęcza. Tęcza, nie? To jest gorące źródło. Źródło, po prostu gorące źródło. I jakby się dokładnie przyjrzeć, te barwy tworzą tęczę. Widać od razu, że to jest gorące źródło, bo paruje. Niebieski, granatowy, potem jest jaki kolor? Żółty, pomarańczowy i zielony. Tak, tak, jeszcze tutaj jest trochę zielonego i trochę takiego jasnego niebieskiego. Ale ogólnie źródło jest bardzo ładne. Bardzo mi się podoba. Też 10 na 10 oczywiście, nie wiem jak ty. Tak. Jest tęczowe. Myślę, że też. Powiem tak. To źródło. Chciałbym tam polecieć i je zobaczyć w prawdziwym życiu, bo na zdjęciach to nie jest to samo, co w realu. Kolejne zdjęcie jest w Grecji. W Grecji, dobrze. Byłem tam kiedyś na wycieczce i proszę zobaczyć. Jest to wrak statku. No i co to miejsce charakteryzuje? Jest ładna woda i wielkie góry. Tak, bardzo polecam tam
pojechać, polecieć. Jest tam pięknie, to jest zatoka, w której leży wrak statku. Pomiędzy są góry, jest cudowny widok. Dopływa się tam statkiem. No i jak widzimy, no naprawdę jest to zdumiewające i można tam naprawdę zrobić ciekawe zdjęcia i ciekawe przeżyć historię, bo plaża też jest fajna, można tam poleżeć, poleżakować i się powylegiwać. Kolejne zdjęcie prawdopodobnie przedstawia Japonię. Różowo mi w głowie, ale no zdjęcie jako zdjęcie myślę, że jest bardzo ładne. Choć my mieliśmy tutaj oglądać naturę, a nie statki, ale okej. Podoba mi się, bo te drzewa tworzą piękny taki, pomiędzy tymi drzewami jest rzeka i to tworzy piękny taki klimat, nie? Jak się płynie łódką, to jest... No fajnie, bo jest... Zobacz, takie drzewa. No, myślę, że tutaj drzewa naprawdę tworzą fajną taką alejkę wodną, po której można płynąć i się dobrze czuć. Kolejne zdjęcie jest prawdopodobnie gdzieś na Antarktydzie, na Arktyce albo Grenlandii, choć chyba Grenlandia nie, ale okej. No co w tym zdjęciu się podoba? Te kryształy, ten biały śnieg. Krystaliczny, nie? Ten śnieg też jest czysty, biały w tym roku, jak już mówiłam w poprzednim odcinku. Nie mieliśmy śniegu. Na sanki nawet nie można było wyjść. Ale tak, ten krystaliczny lód i ten piękny, biały śnieg. No coś cudownego, żeby patrzeć na to. Ale jakby się tam dalej przyjrzeć, to tego jest coraz więcej. Na przykład w prawym, tutaj trochę po środku, trochę nie, ale po prawej stronie bardziej. Jest tego tam naprawdę dużo, jedno na drugim. Po lewej już mniej, ale jak to jest tak właśnie mniej, to ten lód tak do połowy przykrywa ten lód i jest naprawdę ładny. Ostatnie zdjęcie, oczywiście najlepsze, na koniec. To już jest ostatnie niestety zdjęcie. No więc co? Mamy tutaj zdjęcie wodospadu. Dzisiaj dużo było wodospadu, muszę przyznać. Ale to zdjęcie jest pod trzema względami piękne. Pod czterema nawet. Tak? Czterema? Tak. No. Skała. Skała jest naprawdę fajny kolor, nie? No, taki pomarańczowy i... Pomarańczowy i brązowy? No tak. I to fajnie się bardzo komponuje. Wodospad, który naprawdę robi wrażenie. Woda. Naprawdę tutaj często mówiliśmy też o wodzie, która była naprawdę ładna, krystaliczna. I jest jeszcze sam krajobraz. Sam krajobraz z tą zielenią, z tą skałą, z tą wodą i wodospadem tworzy coś pięknego. No. Co o tym powiesz? No, że ten jest tam dużo zieleni. Też trochę i woda ma taki ładny kolor. Kolor no ładny ma. Ale patrzcie, można tutaj dostrzec, że pod wodospadem są rośliny. Rośliny są. Dziwna sprawa, choć często spotkane, ale właśnie nie wiem, jak to możliwe jest. Tam światło nie dociera prawie w ogóle, a są rośliny. No nie wiem, można o tym długo dyskutować i można się napatrzeć. No więc tak, jak się Wam spodobał film, przypominam o zasubskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem i zostawieniu łapki w górę, bo pod tym filmem dobijamy ponownie 15 łapek w górę, a jak dobijecie, lecimy z kolejnym takim samym, a my się z Wami żegnamy. I powiedz, Wiktoria, które zdjęcie Ci się podobało najbardziej? Pierwsze? Według mnie mi się najbardziej podobało zdjęcie to właśnie z tymi palmami, ale Wiktorii podobało się najbardziej to z wodospadami. Powiem tak, zdjęcia są naprawdę ładne, bardzo mi się podobają. Nieważne, czy są ładne, czy brzydkie, bo nie było tutaj brzydkich zdjęć, były same ładne. I ogólnie, jako odcinek, uważam, że ten odcinek był naprawdę super. Pooglądaliśmy wiele krajobrazów, takich, których pewnie już nigdy tam nie pojedziemy, ze względu na zmiany klimatyczne. Może być źle.
to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i...